Po wojnie z Wołoszczyzną i moim fatalnym spisowaniu zabrałem dwie prowincje, nowe prowincje i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli w odcinku już... którym? Już czwartym bodajże, w którym gramy sobie w Europę Universalis 4, w którym dzisiaj zabierzemy sobie oczywiście Transylwanię. Dobrze, jakiś misjonarz, może nawracaj. Może nie wiem, może rób coś. Co by tu jeszcze zrobić? Coś chciałem ważnego zrobić, już zapomniałem. Dobrze, na pewno większe sobie wpływy mojego króla. Nadal są małe, ale ujdą. Nadal małe, ale ujdą. Tutaj Austria zabiera co swoje. Tutaj jakieś weneckie wojska, halo. Halo. Co, może od razu wypowiedzmy im wojnę? A, już wiem, co chciałem zrobić. Już bym zapomniał. A to najważniejsza rzecz. Trzeba sklejmować. Co się nazywa? Klejmy? Nie wiem, jak to się nazywa. No, chyba klejmy. Dobrze, musimy sklejmować te prowincje. I wypowiedzmy wojnę Transylwanii. Ja nie wiem, czy ja teraz naprawdę nie popełniam błędu. I czy to się nie zakończy... Także mój kraj upadnie. Grozi to na pewno koalicją ze strony Węgrów, Bośni. Szczerze mam to gdzieś. Mam to gdzieś, mamy Austrię, mamy Czechy. Nie ma się o co martwić. Ojojoj. Czy my chcemy bunty i minus plus 5 technologii cost? Myślę, że ja bym wziął bunt aż 16 tysięcy, ale poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Co to takie bunty 16 tysięcy? Takie to ja na raz biorę. Mamy 17 tysięcy naszego wojska, więc zniszczmy. Będziemy mieli minusy, ale 18 tysięcy, ojojoj, halo, proszę pomóc. Halo, o nie, przegrałem, nie. Jak jestem do dupy. Nie wolno tak robić. Weźmy, zróbmy kilku najemników, stać nas. I nie mogę... Aha, bo ja nie najemników zrobiłem. Jaki debil. Dobrze. Halo. Proszę wyjść stąd. Dobrze. 4, 5, 6 tysięcy najemników. Oni się szybciorem tutaj zrobią. Gdzie wy się w ogóle, armia moja, wycofujesz? No halo, co jest? Przecież tak nie robić, halo, panie gro. Problem w ogóle z programem, który aktualnie nagrywam, jest taki, że gdy nagrywam dwa odcinki pod rząd, robi się właśnie coś takiego. I to nie jest dobre. Laguje się strasznie, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Mam jeszcze na dysku, a nagrywam frapsem aktualnie. Zazwyczaj nagrywam oczywiście akcjonem. Ale fraps nie traci dużo klatek. Weźmy sobie kolejną technologię militarną. I możemy mieć nowych tutaj... Nową piechotę. Problem frapsa jest taki, że... Znaczy problem akcjona jest taki, że gubi kilka klatek. A fraps nie... Fraps gubi mniej klatek od Actiona. O, może tak powiem. Ale jego nagrania zawierają 50 GB. No to, kurczę. I tak mi się bardziej... myślę, że opłaca mi się bardziej nagrywać Frapsem, który po prostu, gdy nagrywam dwa odcinki pod rząd, tak mi laguje wszystko. Nie wiem dlaczego. Po prostu. To jest może jakiś błąd ze strony firmy, która to stworzyła. Nie wiem jakiej, ze strony po prostu frapsa. Tak mi się wydaje. Dobrze, wbijmy się tam, zniszczmy te niedobitki 13 tysięcy. Wygramy, tak? Wygramy? Wygramy. Wygramy, musimy wygrać. Musimy wygrać. Wygramy, dobrze. Buntownicy? Nie słyszałem. Dobrze. Czy ktoś nam chce tu wybuchnąć? Ty, oni gdzieś się wycofują. Co za murzyny jedne.
Dobrze, zmiażdżmy ich po drodze. Tyle było buntowników. Spisujmy już z tą Wenecją. Daj mi pieniądze. Nie chcecie? Dobrze, to poczekajmy, aż Austrię tutaj spisujemy to. Dobrze, wypowiedzmy wojnę tej Transylwanii. No trudno, jak mam nadzieję, że nie wejdzie dużo państw w koalicję. Dobrze, to powinniśmy ze spokojem sobie poradzić. Dobrze. Tak jak sądziłem, podzielmy tą armię. Że jakoś sensownie... O, dobrze, okupujmy to wszystko. Wejdźmy tam jeszcze, okupujmy. I zabierzemy sobie Transylwanię. Czy ona ma bogate prowincje? Nie wiem, nie sprawdzałem. Show armii, tylko show... Dobrze, już nic. Show prowincji. No takie średnie bym powiedział. No, zawsze to plus jeden dukat dochodu. Nowa technologia mogę wejść. W dyplomatycznym oczywiście, tak pewnie. Oj, trochę słabo z naszymi administracyjnymi punktami. Zobaczmy, jak tam mapa tego. Okej, okay, to większość naszych prowincji jest chrześcijańska, więc nie ma problem. Dobrze. Zabierzmy Wołoszczyznę, Transylwanię, przepraszam, którą ktoś uwolnił, a ją zabrałem. Miło, że ktoś to zrobił dla mnie. No a potem oczywiście ściśniemy tutaj Węgrów i tutaj jest zakon krzyżacki. No to jeżeli już jesteśmy w tym etapie gry, no to średnio nam ktoś podskoczy. Ewentualnie oczywiście Ottomani, którzy coraz potężniejsi, coraz silniejsi. Ej, nie lubią nas, halo, dlaczego nas nie lubicie? Przyjaciele, przecież, halo. Nie mogę, w sumie to jeszcze nie poprawiaj. Z Litwą poprawmy aż do 200 najlepiej. Pomerania. Czy ja bym na przykład was mógł zaatakować? No nie chcę was zaatakować, ponieważ... No ponieważ nie chcę. Zobaczmy na tak z ciekawości. Wejdźmy na tu. Military Armies. Czekajcie, sobie stoper. Military Armies Gdańsk. Tylko jak Danzig, to jest na D, tak? Danzig. To w sumie ma 7000 wojska, to jest chyba wojsko. Tak mi się wydaje. 7000. No to... To dużo. Kurczę, jak to? Albo Gdańsk jest też dobrą prowincją, tak? Nie no, dziwne, że taki zakon krzyżacki ma mniej armii niż taki Gdańsk, ale okej. Okay. Czy mam jakby z ciekawości, mam jakieś... Czekajcie, weźmy sobie dyplomatyczne, mamy jakieś claimy? Nie mamy w sumie na nich claimów, więc teoretycznie zróbmy. Zróbmy na nich claimy. Fabryki claim. Róbmy na nich klejmy, bo sobie pozabieramy później. Dobrze. Przyjmujmy to Hunied. Tu będzie jeden fort, więc fort trochę kosztuje, więc teoretycznie zabierając te dwie prowincje, jedyne co mi starczy to na utrzymanie fortu. Nawet będę musiał dopłacić za utrzymanie tego fortu. Stać nas, dobrze, stać nas. Stać nas tutaj na utrzymywanie tego fortu. Na pewno chcę mieć tutaj forty, szczególnie przy granicy tutaj z Ottomanami, by w razie czego nam czasem, wiecie, no, nie wypowiedzieli wojny. W tym Podolu jest totalnie niepotrzebny ten. Dobrze, na razie mnie stać na utrzymanie. Płacę, wymagam, ale to jest niepotrzebne w Podolu. Kurczę, tak samo jak w tym Płocku i tak dalej. Czy tak zabierę tutaj to zakon krzyżacki. Tak zabierę i tak zabierę. Więc nie wiem, po co tutaj stoi. Oni mi nic nie zrobią. Więc w sumie nie wiem, po co tam stoi, ale jak już stoi, to niech stoi, dobrze. Dobrze, teoretycznie już mogę... A, nie mam dyplomatów do wysłania. A no tak. O tym to ja nie pomyślałem. Przestań poprawić relacje. My dear friend. Okej. Okay. A nie, to jest Wołoszczyzna, dobra. Znaczy Transylwania.
dopiero 23%. Generalnie ja bym chciał to pieniądze, wszystko co macie. Oddacie mi to, tego nie możecie. No, to bym chciał. Ja mogę to zwrócić, na przykład tą prowincję zwrócić tym, Transylwanii. Zobaczmy, czy ja mogę uwolnić, a nie mogę, bo jestem w trakcie wojny. W sumie no tak. Okej. Okay. Chciałem uwolnić, zobaczyć jakie państwa mogę uwolnić. Na pewno mogę... O, proszę. Co oni zrobili? O jejciu. O nie, Austria zabrała, kurde, pół kraju tutaj, tym, w Wenecji. I wszystko, to co mieli w Wenecji, zabrała tutaj Austria, to co sobie ładnie wywalczyli. No to jest spoko. Austria potężniejsza, Austria dla mnie lepsza. Austria potężniejsza, Austria lepsza. Nie wiem, skoro oni mają te pieniądze, kurde. Na pewno nie z prowincji, no zobaczcie, te prowincje nie są bogate aż tak. Znaczy są, tam po jeden dukat mają każda prowincja praktycznie. W przeciwieństwie do moich, co ma 0.1 na przykład, 0. Moskwa ustawiła mnie na rywala. Ciekawe bardzo. Nie chcemy wojny z Moskwą. Ja bym się tu pokusił nawet do... O nie, zabrali. To jest najważniejsza prowincja. To jest biedna. To jest w sumie dobre. Nowogrodowi moglibyśmy wypowiedzieć wojnę w przyszłości. Zabrać cały Nowogród. No to by było coś na pewno. To by było na pewno coś. No jakbyśmy sobie tutaj zrobili taki tutaj. Zabrali cały zakon liwoński. Bo tak na pewno zrobimy. W przyszłości. No to na pewno, jeżeli tutaj taki Nowogród zostanie bez żadnego, nie będzie walczyć z Moskwą, to na pewno tutaj zabierzemy cały Nowogród, co się będziemy. To nie są bogate prowincje, ale to zawsze jakieś prowincje, tak? Zawsze to jakiś Forge Limit, zawsze to jakieś bonusy i wszystko w ogóle. Włącz intensywne oszczędzanie energii. Ha, mam tylko... Nie no, mam tylko... Mam tylko 7% baterii. Przeżyję. Dobrze, niech się tutaj robię. Niech zabieram tutaj. Okej, zabrałem, dziękuję. Zabierę też również cały tutaj to. Dasz mi te pieniądze. Ile ty masz hajsu? Oddasz mi to. Oddasz mi to. No halo, chcę całe twoje prowincje, o co chodzi? A tego dlaczego nie mogę? Aha, bo dobra. Tak zrobimy i dodajmy to. No, to tak zrobimy właśnie. Ktoś się wkurzy, no na pewno się... Węgry. Bośnia, wola. Mam was w dupie. Zobaczcie. ale zabraliśmy, ale rządzimy po prostu. Koksimy, naprawdę. No mam teraz w sumie minusy, ale... Znaczy minus dochodu, ale spokojnie. No bo mam tutaj forty różne. Niepotrzebne, bez sensu. Dobrze. Weźmy... Make core. A, to są kory. To są kory. Dobrze, już wiem. Kory nie klejmy tak. Poprawmy relacje z Mołdawianami. W sumie mógłbym uwolnić Mołdawię jako wolny kraj i ją zabrać. Bo zanim potrwa... Zanim ja zanektuję Mołdawię, to potrwa milion lat. Tylko nie wiem, gdzie to się robi. Gdzieś tu może. Okej, okay, Bośnia wszedła do koalicji. Serbia i Pomorze. Bośnia, Serbia i Pomorze. Śmieszni jesteście. Ryga i Dania? Ups. Ups. Spoko, mamy tutaj koksiarskich sojuszników. Przydałby się jeszcze jakiś sojusz, na przykład, nie wiem. Z Brandenburgiem może sojusz?
Bo wy śmiecie, nie chcecie. No to się walcie na mordę. Wycofajmy się taktycznie. I róbmy tutaj kory. Nie klejmy kory. Dobrze. Oj, mam... Brandenburgia wszedła do koalicji. To się kurwa zaczyna robić nieciekawe. No, że mam Austrię i mam tak dalej, ale... Ale halo. Halo. To nie tak miało być. Dobrze, teraz na pewno będziemy musieli zastopować z atakowaniem. Już myślałem, że jakieś wojny mi wypowiedzieli śmiecienne. A tu nie. Dobrze. Halo, chcę prestiż. Gdzie tu można prestiż? Roczny prestiż, a nie ma tak, że na przykład dostać 10 prestiżu? Chyba nie ma. Dobrze, no to weźmiemy sobie, jak będziemy mieli 50 punktów, weźmiemy sobie roczny prestiż. Ej, mam minusy. Czemu mam minus hajsu? Armii dużej nie mam, halo. Dobrze, zlikwidujmy ten fort w Podolu, bo on jest totalnie bez sensu. Póki mam koalicję, to niech tutaj zostanę, w tym Płocku i tak dalej. O nie! Albo stracić 10 prestiżu, albo National Unrest plus 2. Weźmiemy sobie National Unrest plus 2. No. No to teraz sobie powalczymy trochę z buntami na pewno. Tak jak powiedziałem, bunt wybuchł, ale niestety chciałem powiedzieć, na szczęście nie u mnie. Dobrze. Wycofał już poprawienie relacji z Mołdawią. Rób klejmy na Węgrów. Żeby móc tu potem im pozabierać wszystko. Dobrze. Rozwalmy tę żałosną armię. No nie ma problemu. No halo. Do Sandomierza. Albo do Poznania, czy gdzieś. Gdziekolwiek. Ej, mogę przenieść stolicę do Warszawy, czy ja już to zrobiłem? A nie, nie zrobiłem tego. O, proszę bardzo. Dostanę 220 prestiżu. Zajebioza, dziękuję. Dobra, gicior. Mamy teraz... W Warszawie mamy teraz... swoją stolicę. A to co to jest? Aha, żeby zrobić, okej. No falling is bad. Co? Must be true. Wień. Może to jakie za trudne jest. I tak w każdym razie potrzebujemy 10 administracyjną, a ja mam 4 albo 3. Nie, 4, okej. Okej, skorowaliśmy prowincję. Jakąś tam. Zaraz. Kolejne skorujemy. Skorujemy. Że ile ty już masz 40 lat, halo. Potrzebujemy jeszcze w sumie jednego prestiżu. Halo. Jeden prestiż i ja sobie to zamienię i będzie już nasza dynastia tutaj władać. Czy za kory my dostajemy prestiż? No nie, kolejny jakiś głupi event. O nie. O nie. Ta prowincja jest bardzo fajna. Fajna. Czemu ja nie dostaję nic ze złota? Aha, bo... Dobrze. Już zrozumiałem. Base tax. Czy my z tego dostajemy hajs? Nie.
ale coś tam zyskaliśmy. Więc spoko. Okej, kolejna prowincja skorowana. Tu jakieś żałosne bunty chcą mi wybuchnąć. 2 lata, 41 na 4... 8... No nie, musimy poczekać, aż oni powychodzą z tej koalicji śmieciedne. No bo co my chcemy tak w ogóle? Chcemy na pewno zabrać tutaj zakon krzyżacki. Trus się kończy w 73. Więc za 3 lata mam nadzieję, że wszyscy wyjdą z koalicji, aczkolwiek zaatakujemy ich, myślę, dopiero w 1480, gdy te wszystkie tutaj agresywne ekspansje naprawdę spadną. I ten odcinek jest w sumie krótki, bo właśnie teraz zakończam go. Buenos dias, noches, coś tam, nie znam hiszpańskiego. W każdym razie mega dzięki wielkie, że obejrzeliście. Czekajcie, sobie tylko kliknę na nawróć prowincji. I prawdopodobnie te 10 lat ja sobie tutaj przegram, że tak powiem. W sensie nie przegram, tylko pogram sobie, o. I poczekam, aż te wszystkie tutaj spadną i w kolejnym odcinku myślę, że sobie zaatakujemy jakiś tam, nie wiem, na przykład Pomorze, albo, znaczy Pomorze nie, na przykład zakon krzyżacki, coś takiego sobie zaatakujemy. Tak będzie, a więc widzimy się w kolejnym odcinku. Zasubskrybuj, zostaw łapkę, jeżeli ci się spodobało, a my dążymy do Wielkiej Polski. A sam się dziwię, że aż na normalu mi tak dobrze idzie. Pewnie zaraz coś mnie zaatakuje i mnie zniszczy, znając mnie. Dobra, nieważne. W każdym razie dzięki, cześć, papa.